Siemaneczko, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Witam was z pokładu KTM-a. Jedzie lepiej, ale to dalej nie jest to samo. Zmieniłem mu dysę na ciutkę mniejszą. Oryginalnie była 175, wsadziłem mu 162 i glicę na sam dół dałem. Ale dalej go tak jakby przylewa, czy go przerywa. Ja wam zademonstruję, jak to wygląda. O tak. Czyli to znaczy, że środkiem obrotów można jeszcze gumować. Jadę właśnie na miejsce zbiórki. Jeśli można to zbiórką nazwać, bo spotykamy się tylko we dwójkę. Co? Konkuter! Konkuter znalazłem, no. Jacie, jaki zajebisty. Nie no, ja biorę ten konkuter do domu. Może to bomba jakaś? No i to jest właśnie to. Wjechałem tam chyba, gdzie nie trzeba. O kurde! O kurde! Co tu się dzieje? Jak tu przejechać? Nie no! Nie, 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 nie! Przecież ja jestem sam! A jak zasysa! Dobra, pasowałoby jakoś kata wyciągnąć. Chodź tu! I dawaj na prawo! O kur... Nie! Nie no kurwa... Jedną nogę wyciągłem. Teraz druga. Ale kurwa... Nie ma szans. Bez szans. Nie wyciągnę. Nie wyciągnę nogi. Nogę sobie wyłamię. O kurwa, boli. Dawaj, dawaj, dawaj! Je! Ja dole! Zobaczcie moje rękawiczki. Nie wyciągnę go, muszę jakiś patent. Kora drzewa. Ja nawet nie wejdę tam. No, działa. Jeszcze więcej kory. Nie mam dość.
Cały jestem w gównie. 1 hour later. No to prowadź. A więc widzowie, można by rzec, że ten dzień był totalną klapą, normalnie katastrofa. Dosłownie każdy najlżejszy teren, gdzie tylko trzeba było się podeprzeć, stanowił dla mnie mega wyzwanie. Chociażby ten przejazd przez fosę. Kompletnie wtedy już nie miałem sił po tej męczarni w tych bajorach. A żeby tego było jeszcze mało, to odpiął mi się mikrofon i niestety całe audio od tamtej pory poszło do kosza, więc przedstawię wam teraz tutaj parę ujęć z podjazdów, które akurat mi wychodziły. Problemów ciąg dalszy. Padło mi sprzęgło, więc ten dzień jazdy sobie odpuszczam i wracam z powrotem do domu. A więc przejdźmy do wyjaśnień. Zobaczcie, tutaj stoi KTM. Po ostatnim wyjeździe troszkę się skrzywił. Raz to sprzęgło było, raz tego sprzęgła nie było. I przy wciskaniu po prostu tutaj sikał płyn. Ale mam już nową linkę, także na razie nie zakładam, bo troszkę jest do podrobienia jeszcze w tym kacie. Wymienię sobie przy okazji olej, odpowietrzę sobie sprzęgło, założę sobie nową linkę i sprawię jeszcze, żeby on odpalał na kopnik. W sumie odpalam ten kopnik, ale ma sprężynę pękniętą, która ten kopnik odbija i tak niemiłosiernie chrobocze, kiedy tylko zostanie odpalona ten kopnik, że normalnie głowa mała. Jedzie troszkę lepiej, ale gaźnik wciąż jest do przeglądnięcia, także ja się już tym nie będę zajmował, oddam to specjaliście. Was na chwilę obecną żegnam. W tle można zauważyć bug do DRZ-y, ale więcej wam nie zdradzę. DRZ-a to jest temat na zupełnie inny odcinek, także zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i widzimy się w następnym odcinku na kanale. Pozdro, siema, cześć!